Warszawie jesteśmy podobno. Przyjechaliśmy. Nie wiem. Film o naszym życiu w trasie. W windzie kongresu. Stary chleb. Hej. No. Pozdrawiam Romanowskiego. Ogólnie...
jeszcze wokalu, ale tak na dwa ciekawostki wybraliśmy. Smaży się. Ale byłeś kiedyś na tej stronie Sonic Youth, gdzie oni mają wszystkie kurwa różne gitary? Ja wiem o czym mówisz. No, oni mają takie fajne gitary, a my mamy takie kurwa chujowe. Oni też mają chujowe gitary. To był film dokumentalny. Dobra, ale nasze kurwa chujowe gitary nie równają się im kurwa chujowym gitarom. Ale nasze mogą być jeszcze bardziej chujowe. Trzeba to wykorzystać. Oni na pewno nie grają na tak chujowych gitarach jak my. Uważasz, że nasze chujowe gitary mogą uzyskać jakieś nowe... Oni tylko jakimś małym manufakturą. Coś tam? Myślę, że coś tam... To dobre słowo. Właśnie o to coś tam. Ja myślałam, że on sobie tam grzebie na komputerze. Stwierdzasz, że budzisz się rano, stwierdzasz, że nie wiem, że za tym wszystkim chodzi, ale coś tam. Sali chmurek i czujesz takie zamieszanie, kiedy zastanawiasz się nad tym, co robisz i zastanawiasz się i myślisz, że to jest kurwa zupełnie bez sensu? Wtedy, co wtedy sobie myślisz? Właśnie wtedy myślę sobie coś tam. I, to lepiej się dowiedział. Mogłeś rozwinąć tam myśl? Że wiesz, że po prostu wstaję z łóżka i biorę gitarę i stwierdzam, że jeżeli całe życie to jest takie jedno wielkie coś tam, to moja gitara też musi być taka coś tam i wszystkie struny stroję tak samo. I to jest właśnie klucz do tajemnicy brzmienia, który jest jedyny. Nie mogłeś sobie w tym momencie coś tam kupić fajniejsze gitary? Nie, bo wolę przepieprzać hajs. Lubisz chujowy. Ja bym nie jako dyrektor telewizji tutaj uważam, że kurwa, co to za pytanie teraz, powiedz mi.